Cześć, Przemek, Przemo Przemek z tej strony. I Łukasz Łuki Woźniak. Witamy Was w kawie, rozmówkach i planszówkach. Łukasz, czy my tutaj się spotkaliśmy dlatego, że mamy dzisiaj kawę, rozmówki, planszówki, czy jest jakiś inny powód, który jest dla Ciebie ważniejszy i to jest tylko przykrywka, bo chcesz o czymś nam wszystkim powiedzieć? Przemek, cieszę się, że mnie wyczułeś. Tak, inny jest powód. Chcę się pochwalić, że przyszło Twilight Imperium 4 i je rozpakować. Co to za gra? To jest... Zaraz się wszystko okaże, ale zanim, to temat, który dzisiaj zapadałem, który jest z tym związany, więc jest to dla Ciebie podpowiedź, ale nie taka duża, to jest, jaką pierwszą grę nowoczesną planszówkową kupujesz w życiu? I teraz ja zapytałem o to na Plansze Maniakach, więc będzie jakby, będzie jakiś wycinek naszej planszówkowej społeczności, co ona powiedziała. Ale też chcę, żebyś ty zapisał i też chcę, żebyśmy my nawzajem spróbowali odgadnąć swoje. Kto odgadnie więcej, wygrywa nagrodę. Rozumiem. Wiesz, mnie smyrał tym pisakiem, czy co się dzieje? Zapomniałem, że miała być nagroda, więc nie przyniosłem jej ze sobą, ale jakaś jest nagroda. Łukasz, czekolada. Duża? Milka? No ale ty wiesz, jak ja wygram, to ty mi kupujesz? Dobra, mała. Dobra, mała milka. Okej, a więc tak. Przemek, zapisz trzy tytuły gier, które pierwsze kupiłeś spośród nowoczesnych. Czyli nie liczą się, że kupiłeś sobie szachy w podstawówce. Jasne, wszystko jest jasne. Jakie grube kartki dać, Łukasz? Kurde. Tutaj jest, no. Ja nie wiem, czy już kiedyś o tym nie mówiłem. Jak ktoś z naszych widzów jest uważny i pamięta, to może już kiedyś o tym mówiłem. Ale to jest dosyć ciekawa historia. Trzy gry, które kupiłem na początku. Trochę pobryzgoliłem, ale ja to rozczytam. Dobra. Ja to rozczytam. Może jedna, jakby myślę, że jakbyśmy brali pod uwagę statystycznego planszówkowicza w Polsce, to zero się pokrywa moich gier. To jest podpowiedź. Zero. Nie, ze statystycznym planszówkowiczem. Mhm. Ale jak dla mnie podpowiedź to jest. Tak, to jest podpowiedź do ciebie. Dobra, i teraz tak, najpierw odczytam jakby odpowiedzi, które dali użytkownicy czy członkowie grupy Planszomaniacy Łukiego. Tak. Czyli ja pytałem o typ gry. Ale ankieta jak to ankieta, można wypisać opcje, więc wymknęła się spod kontroli. Bo ludzie dodawali sobie opcje. No w sensie Na przykład była lekka gra rodzinna, ciężka gra rodzinna i ktoś stwierdził, że ja dodam kategorię wsiąść do pociągu. Kategoria wsiąść do pociągu, no to jest ciekawe. Ja widziałem tą ankietę wczoraj, ale bałem się, że nie powinienem jej widzieć. Nie, to nie jest konkurs. Szybko wyłączyłem. Nie, ale bardzo, bardzo czujnie. Okay. Przestań mnie smyrać długopisem. No. Uwaga, co ciekawe, wygrała strategiczna gra karciana. Ale tak, to jest szeroka kategoria, bo ja tu wpisałem na przykład 51 stan, na przykład 7 cudów świata. I teraz tak, drugie miejsce wygrała prosta gra rodzinna miała. Czyli jakby to jest, jaka pierwsza gra, którą kupiłem, nie zagrałem, tylko kupiłem, poszedłem do sklepu, otwieram moją kolekcję nowoczesnych gier planszowych i co? Może mi to polecił jakiś sprzedawca? Może sam sobie wybrałem? To jest ciekawe, mam analizę tego. No proszę. No bo jakby twoja próba osób, na których robiłeś to twoje badanie, nie jest taka zupełnie jakby, jaka powinna być, czyli szeroka i faktycznie, żeby to była próba, bo szukałeś wśród planszomaniaków, więc siedzą sobie tacy ludzie jak właśnie ale na oni jakoś weszli. No tak, ale nie weszli jako matka z ojcem, którzy kupili jako pierwszą grę rodzinną. Losowo w sklepie. Tylko weszli jako oni, młodzi ludzie, którzy jarają się czymś bardziej zaawansowanym. W sensie wyobrażam sobie, że... Ale w teorii, bo może pierwsza gra, którą... No bo dobra, bo ja się zgadzam, bo to jest nietypowe, że strategiczna gra karciana typu 51 stan, 7 cudów świata, ja wiem, że to są trochę dwie różne poziom strategiczności, jest na pierwszym miejscu tej ankiety, ale dokończę, tylko zaraz będziesz mógł zaanalizować. Drugie miejsce, prosta gra rodzinna typu Dixit Azul. Trzecie miejsce, dodane przez ludzi, prosta gra karciana typu Splendor i Valhalla. Jak Valhalla jest różna poziomem od 7 cudów świata, to nie wiem. A ktoś dodał taką opcję, ale żeby cię obrazić chyba. Nie, nie, po prostu jakby chciał Ale trzecie miejsce, czyli gry karciane rządzą. Wiesz co? Uwaga, czwarte miejsce, wsiąść do pociągu, ktoś to dodał. Więc moje oficjalne odpowiedzi są potem dalej. Tak. Potem gra przygodowa, potem Carcassonne, potem ciężka gra ekonomiczna, gra wojenna, no ale... Ale jakby wygrywają gry karciane i gry rodzinne, szeroko pojęte. To jest w ogóle ciekawe, że to z badania, nie? Czy wygrywają gry ze względu na to, że ktoś świadomie je kupił, bo po prostu takiej szukał, bo coś? Czy wygrywają, bo na przykład są wszędzie typu Carcassonne, nie? Że jest w każdym sklepie, na każdej półce i tak dalej. Carcassonne i wsiąść do pociągu, ja nawet zastanawiałem się, jak to ugryźć, bo ja byłem pewny, że te dwa tytuły
i jeszcze ewentualnie Dixit będą wiodły prym jakby jako tytuły. Mhm. Więc kategoria rodzinna jest tak mocna, ale karciana to już nie jest takie oczywiste. Co jest oczywistego w karcianych grach? No. 7 cudów świata i co jeszcze? Valhalla to dwie. I co jeszcze? Czym można zacząć? Valhalla, nie? W sensie, no właśnie, ale to tak jak kiedyś powiedziałeś, bardzo szybko casual staje się geekiem, nie? Tak, nie wiem czy ja to powiedziałem, ale możesz mi to przypisać. W sensie nie wiem czy ty to powiedziałeś jako pierwszy, ale powiedziałeś o tym, więc myślę sobie, że... Kilka chwil na naszym kanale i można już wyczuć, dobra, w dym, 51 stan. No, ja jakby omijam tak. Jeżeli ktoś głupotę. Sobie w sensie, jeżeli zakładamy, że moje pierwsze zetknięcie z grą planszową to nie jest od razu zakup, tak, tylko na przykład przez kilka miesięcy oglądanie kanału, a powiedzmy, że no nie wiem, jestem geekiem, tak, czyli już mnie interesują bardziej zaawansowane rzeczy w innym świecie, więc w planszówkowym też, więc od razu wchodzę na wyższą półkę i myślę sobie, że Dixit kupi właśnie taka mama, która może oglądała, albo właśnie Splendor kupi ktoś, taki totalny casual, który wiesz, casualem zostanie przez dłuższy czas. A z drugiej strony... A na planszomaniakach myślę, że są właśnie ludzie, którzy szybko stali się geekami, raczej, tak strzelam. I odważyli się przeskoczyć krok. I od razu weszli z buta, nie? To by się zgadzało, jeśli chodzi o odpowiedzi. My sobie teraz, Przemek, zapiszemy nawzajem swoje, żeby uczciwie sprawdzić, porównać wyniki, tak? W sensie ty próbujesz odgadnąć tytuły moje, ja twoje, kto trafi więcej, jak trafimy jeden, to będzie cud moim zdaniem. Wygrywa czekoladę i później możesz opowiedzieć, dlaczego ta pierwsza. Dobrze. Co ty masz za gry? A jakie powiedziałeś? Dobra i tak... Jakie gry ty... Łukasz, nie wchodź tam z gliszcza swoich pamięci i wspomnień. Pisz tak, wiesz, to ci serce podpowie. Zapisałem... Poczekaj, ja mam dwa. Poczekaj, ja sobie próbuję przypomnieć ciebie. Mam to przed oczami. Ty, 130 kilo. Co ty wtedy mówiłeś, 130 nie? kilo, ale to było zanim cię poznałem, wiesz o tym. Ty masz trudne zadanie, ja ale wiem. Z drugiej strony ja dużo o sobie też gadam. Co? I już ci dałem dzisiaj jedną podpowiedź. Co? No ja pierwsze moje gry kupiłem w liceum. No dobrze. Ja odgaduję twoje i ty możesz powiedzieć, gdzie kupiłeś, ale jak to wyszło. Wszystkie trzy? Ja daję trzy odpowiedzi. Dobrze. Splendor, wsiąść do pociągu, Nightfall. Czy coś trafiłem? Jedno. Nightfall? Nightfall. Kurczę, a ja myślałem, może kupuję sobie ktoś z tych... Splendora takich. Ja nie mam w ogóle. A, nie masz Splendora, świetnie. Ale wsiąść do pociągu sobie kupiłem. A chcesz poznać kolejność? No jasne. Prawdziwą? Więc jako pierwsze to Bank. Dlaczego ty nie pomyślisz? Przecież Bank, a, bo to jest nowoczesna gra karciana. No tak, no ale ja od początku już, jak przyszedłem, to pierwsze co to... A ty sam kupiłeś, tak? Ja ją sam kupiłem, sobie skrzyneczkę na pamiętam, jakimś targu. I laminowałeś. I laminowałem karty, nie koszulki. Bank, gra laminat. Karciana. Dobra, Łukasz, zapisz to sobie, bo to się przyda. Nie będzie drugiego konkursu. Będzie jeszcze kilka konkursów. Na drugim miejscu mam właśnie Nightfall, a na trzecim miejscu Red 7, bo to była pierwsza gra, która na Łukiego weszła i po prostu wiesz, zniżka pracownicza, bum, kupuję, a później się okazuje, co to jest. Fajna gra, bardzo, ale ja wcześniej nie miałem potrzeby kupować gier, ja nie, no, jestem, wiesz, takim... Tak, dlatego to nie było takie oczywiste, tak? W ogóle jakby te kategorie takie typowe ciebie trochę pomijają. Bo ja kupowałem coś ze sklepu, ale na drugim miejscu myślę, że mogłoby być wsiąść do pociągu. Na czwartym, przepraszam, już poza tą kolejnością. Czyli jak będzie remis, to ja mam 1,5 punktu. To jest pół jak, jak ty za tą czekoladą, nie? Czyli pierwszy to był Bank i ile lat temu to było? Wiesz co, Bank, tak liczyłem sobie właśnie jak robiłem kawę, między 10 a 12 lat temu. Ups, czyli nawet, poczekaj, a ile ja mam lat? To ja trochę, ja też tak 12 lat temu. Czyli zaczęliśmy to tak samo podróż, tylko ty od razu z casuala stałeś się geekiem, a ja miałem tak długo casual, bank, fajna gra, bank, fajna gra. Mamy bank. La, 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 la. I później, to są inne gry niż bank? A to jest ciekawe, rzeczywiście. Nie, bo ja wiesz, dla mnie w pewnym momencie jest Monopol, Scrabble i tak dalej, bank, sufit. Sufit gier planszowych. Myślę inaczej, ja wszedłem na półwiejski, przepraszam, na Święty Marcin, tam był różowy pasaż i tam był sklep z grami, być może wciąż jest. Tak. I tam kupuję Bank i patrzę, że obok ludzie rozstawione stoły wielkie. I tam makiety. Linijka, makiety, więc ja sobie myślę tak, no kupuję Bank, tam jest gdzieś Monopol w Carrefourze, a dalej to już jest makieta, tylko jak, no nie ma. Tam jakieś pudełka leżą, ale pewnie jakieś pierdowe, dodatki do makiet, nie? Czyli ty myślisz, że już osiągasz maksa? Ciekawe. I możesz skrok już wyżej... Już prawie recenzję zacząłem nagrywać z tego Banga, Łukasz.
To byłby podobny początek kariery. To co mi wypisałeś, dobrze, że ja niby? Łukasz, dobrze. Na pierwszym miejscu, tak, co się kurczę, nie napisałem kolejności, ale dobra. Nie ma Runbaum. Która edycja? Co to znaczy, która edycja, Łukasz? Runbaum. A wiesz dlaczego? Bo ty tą głupią piosenkę napisałeś ze smokiem jakąś tam, że smok, coś tam mam. Tak, tylko że ta piosenka smok jest do Rune Wars. No, a jednak Runbaum trafiłem. Tak. A jak takie rypiesz, to chyba będzie potem nędza z dźwiękiem. No. Masakra, czyli ty po prostu nie chcesz... Jak to jest nieuczciwe, nie dam ci tych... Mam punkt. No, Runbaum, masz punkt, no. Dobra, może Runeworld, nie, dobra, nie Runeworld, ale napisałem Small World. No, nie. I napisałem Twilight Imperium. Która edycja? No co, która edycja? Która edycja? No nie ta, co ci teraz przyszła. No to, a to która? Wcześniejsza. Dobra, musisz chociaż trafić jedną z tych edycji gier, żeby wygrać czekoladę. Ale to znaczy ilość... A wiesz, ile bęgów było edycji? Nic nie zgadujesz, a w sensie w ogóle pierwsza, nie zgadujesz. Pierwsza edycja, bęg. A może była wcześniej? Łukasz, nie, no liczy się, Twilight Imperium, no. Okej, okay, liczy się. Runbound, druga edycja, kupiłem sobie. No. Kupiłem później World of Warcraft i Twilight Imperium, trzecia edycja. Bo teraz przyszła czwarta i dlatego ten odcinek. No tak właśnie coś myślałem, nie? Ale uwaga, ja to... Ja kolegę cię, Łukasz, dobrze znam, nie? Tylko to było tak, 12 lat temu, wtedy w liceum byłem, tak, więc jak dorobiłeś sobie coś i rozniosłeś po tam klatkach schodowych miliard ulotek, mhm, to zarobiłeś dwie dychy. Mhm. Góra, taka góra najbogatszych ludzi, jakich znałem, kieszonkowego, to było 5 dych. 50 zł. Czyli to jest jakby baza tego, ile rzeczy wtedy kosztowały w mojej, no, głowie. Ty miałeś w ogóle kieszonkowe. Runbaum, a powiedziałem, że sufit to było 50. A nie pamiętam, ile dostawałem. Sufit to, wiesz, u mnie to była, no dobra, dycha sufit przez miesiąc, trzy razy, a później sufit, wycofaliśmy. Sufit pewnie był wyższy, ale ja kupiłem World of Warcraft i Twilight Imperium po cenach takich sugerowanych, najwyższych, w najdroższym sklepie. Czyli ile dałeś? Nie było żadnych e-shopów. Dałem mniej niż połowę tego, co teraz Twilight kosztuje. Czyli ile? To nie jest ważne. To nie jest ważne. Słuchajcie. Czy ty kupiłeś tą grę? Czy twoja żona o tym wie, czy to jest jakiś sekret? Nie, to czwartą edycję nie kupiłem. Trzecią, no, edycję kiedyś. No, a tą dostałeś? A tą dostałem, tak. Mm. Dobra, ile kosztowała tamta, bo jestem ciekaw. 270 zł. Ja kupiłem ją tak w ciemno, bo mi się podobały statki kosmiczne. I dobra, i historia z Twilightem, trzecią edycją, bo ja już jej nie mam. Sprzedałem ją, trochę żałuję, bo by, ale leżała, po prostu niewymiarowo na półkę była. Bo tak to po prostu by się ładnie kurzyła, a tak się brzydko kurzyła. Mm. Kupiłem Twilighta, a propos czytania instrukcji. Mm. Przeczytałem całą instrukcję. Napisałem w Wordzie kolegom spis zasad, skrót, przetłumaczony przeze mnie z angielskiego na polski. A bo tu po angielsku jeszcze kupiłeś? Wydrukowałem, nie było po polsku, to jest pierwsza edycja po polsku, teraz czwarta, rozumiesz? Wydrukowałem im A4 kartki, w liceum przyszedłem na zajęcia. Jak ja o tym myślę sobie, to ja bym się mnie pobił wtedy. No. Że nikt mnie nie pobił. I im, ale to byli tacy koledzy, że wiedziałem, że gramy w planszówki. Tak. Im dałem kartki, że przeczytajcie, żeby się przygotować do gry. A to były zasady takie wstępne, żeby się przygotować, czy już takie... Nie, to był taki przegląd zasad na A4. A tu jest Aslan? To jest... oni się jakoś nazywają, nie pamiętam, jak się nazywa ta rasa, ale to jest jedna z fajniejszych. Ty, Łukasz, otwieraj, a to ja powiem, co ja zrobiłem, bo każdy miał pewną sumę pieniędzy pierwszych zarobionych za roznoszenie ulotek. Ja zarabiałem wtedy 2 zł chyba na godzinę, 2,50 w telepizzy. Nie wiem, czy można mówić, ale... I Łukasz, za pierwsze tam, nie wiem, pół roku, to kupiłem sobie Nokia 3310. A za drugie, uwaga, ja nie umiem grać w kosza. Ja wiem o tym. Ja nie jestem koszykarzem. O, wszelkie ze ścieżki. Ale kupiłem sobie Anduany oryginalne za 3,5 stówy i chodziłem w nich normalnie po szkole. Słuchajcie, po wszyscy chodzili. To jest, ja słyszałem już historię z Anduanami, jest mi przykro bardzo. To jest tylko taki szybki unboxing Twilight Imperium, czwarta edycja, bo po prostu się jaram. Po prostu. Ja nie wiem, czy tak macie z jakimiś grami w swoim życiu, że jest w sercu coś. Ale... To jest w ogóle, to jest uniwersum jakieś osobne, tak? No w sensie oni wymyślili, oni po prostu... Ta gra to jest czwarta edycja, ona była dawno, dawno temu, wymyślona przez Christiana T. Petersena, który założył Fantasy Flight. Żyje jeszcze? On tak, żyje, ale nie pamiętam, czy on tam nie odszedł z Fantasy Flight, czy nie stracił jakiejś pozycji, czy czegoś, ale co chcę powiedzieć to, że ta pierwsza edycja to był Saigon taki zupełny. W jakim sensie Saigon? No ona była brzydka, jakieś dziwne żetony i tak dalej, oni ją produkowali w piwnicy, on wszystko robił sam i tak dalej. Na tej grze jakby ta firma wyrosła, Fantasy Flight na Twilightie wyrosło. Druga edycja to było poprawiona pierwsza i trzecia to była taka duża zmiana, ale od początku były lwy. Jakby od początku to były lwy w kosmosie. Ciekawe. Że ktoś sobie stworzył rasę. O, proszę, możesz przeczytać, jakie są rasy tutaj.
jakie są jakby, no właśnie, to są rasy, czy państwa, frakcje, jakkolwiek. Współjaźni L1Z. Nie, to jest I. Co? Współjaźń Lizix, czyli to jest nie a, jest, Lizix, to jest nie I, jest a nie rasa, o, to, jest, okay. To jest współjaźń, oni są taką, wiesz... Okej. Okay. A więc tak, mamy... Federacja Sol. Tak, to są... Federacja Sol to są ludzie. Jedyni ludzie, nie? Po... Bractwo Yin. I każdy ma inne... Każda frakcja ma inne cechy startowe, inne statki. Ma z tyłu historię. Ups! Kolektyw Nalud? No nie mogę pokazać wam obrazka niestety, bo jakby 18+, umówmy się. No to są półnagie kosmitki, no. Żagwie Maut. Dobra, chodzi Muak, o to... przepraszam. Okay. Chodzi no, o ja to... przeczytam, no fajnie się czytam. Muaf. Ja chcę tylko dojść do tych lwów, o Emiraty Hakanów. To było to. Emiraty Hakanów. Rozumiesz? O. Emiraty, że Emiraty ja, nie arabskie, Emiraty, no. Tylko Hakanów. Jo. Że oni mają pustynne planety. Tak, ciekawe, no. Każdy ciekawe. Dostaje taki swój worasek statków kosmicznych. Znaczy ja mam dobre pierwsze skojarzenie, jak mi się to każe z Eclipse? Eclipse później było nazywane takim prostszym, szybszym Twilightem Bezedura. Bzdura. Dlaczego? Ja nie jestem jakimś psychofanem, tak? Fanboyem tak. W Twilight Imperium, żeby było jasne. Tak. Tylko bzdura dlatego, że Eclipse, albo też później wiele innych gier tego typu, one robiły po prostu część. Eclipse jest bardzo ekonomiczny, trochę wojenny. Zgadzamy się? Tak, bardzo ekonomiczny rozwój, tak. Maszynka, tak. Budowa statków, a tutaj jest bardzo wojenny. A tu jest wojenno, ekonomiczno, eksploracyjno, polityczny. Polityczny bardzo. Czyli mamy jakby, pojawiają się rzeczy, nad którymi głosujemy. I one, ustawy wchodzą w życie i jest jakby, nie tylko jest gra nad planszą, nie atakujmy się, ale jest gra nad planszą, zagłosujmy nad tym i tak dalej, tak dalej. Jaki system polityczny tutaj jest? W tej grze, startowo? Nie wiem, ja ciężko przyznać. To jest, Republika, Federacja? Nie wiem. Ciekawe. Tak czy siak, co ciekawe, jeszcze na koniec kilka zdań a propos osoby, osoby, która grała w poprzedniego Twilighta i teraz przeżywa czwartego. Od tego czasu Fantasy Flight się zmieniło. Czyli kiedyś, jak czytałem pierwszą instrukcję i Fantasy Flight do Twilighta III, to po prostu była jedna wielka księga. Teraz są zasady wprowadzające, oczywiście to wciąż jest księga, ale oni robią teraz takie instrukcje, że można łatwiej wejść. Czyli jest zasady wprowadzające i jest kompendium zasad. Czyli to czytam, znam wszystko prawie, ale tu wracam do szczegółowych sytuacji. A tam tutaj jest na przykład napisane, że sprawdź w tym na 20 stronie, tak? No nawet, no w sensie, no bym powiedział, że wiesz, no są szczególne sytuacje jakby alfabetycznie, okay. Nie? A tutaj jest, a tego nie było w poprzedniej edycji, że jest przewodnik po uniwersum, czyli książka, jakby wiesz... Po prostu, żeby się taka wczuć się w temat, że cień wojny, ups. Nie. No więc, to wygląda trochę jak ze Star Wars. No tak. No bo wiadomo, prawda, to się wszystko gdzieś tam kojarzy. No tak czy siak, żebyśmy zakończyli unboxing. Mamy trzy książki, mamy cztery pakiety kolorowych statków. I statki nie tylko są kolorowe, ale w ramach każdego pakietu są różne. I teraz mamy kości K10, bo zawsze by wolę K10. I w środku mamy, nie chcę mi się tego wyciągać, 8 talii. Widzisz? A takich malusieńkich? One są tam już w środku ukryte. I tam są na przykład misje sekretne, a tam czy, są technologie. Nie, nie. Dobra, wyciągam. Każdy ma, bo tutaj rozwój technologiczny jest na zasadzie drzewa technologicznego. Chyba, ja nie wiem, co się zmieniło. Bo to jest, to jak to jest kolejna edycja, to nie oznacza, że to jest na nowo wydrukowane, tylko że się mogły pozmieniać te zasady drobnie, ale trzon raczej dostał ten sam. Czy to jest szansa, że to może być zupełnie inna gra? Ciężko wyczuć, bo to trochę zależy od wydawcy, ale raczej wygładzili pewne rzeczy, niż totalnie wywrócili. Ulepszyli, myślisz? Znaczy myślę, że trzon, który był, jest bardzo fajny. Trzon, który polegał na tym, że... A zresztą zagramy i zrobimy o tym filmik. Łukasz, no to teraz pytanie kluczowe jest, kiedy małżonka, kiedy twoja żona wyjeżdża i gdzie, do kogo trzeba zadzwonić, żeby ją zaprosił? Będziemy kiedy się Mama Lama nagrywa? Będziemy nad tym pracowali, żebyśmy mieli czas w tego potwora zagrać. Czy to, co przed chwilą graliśmy, to ja, to za chwilę może się kiedyś gracze dowiedzą, ale w to, co przed chwilą graliśmy i czytałem zasady, czy myślisz, że to jest jeszcze bardziej złożone, więcej czytania, poziom zaawansowania wyższy? Tak. Na długo musi twoja żona wyjechać, bardzo. Nie, Przemek, ja to ogarnę, ja to wyczuję. Tak, że wydrukujesz mi w Wordzie i przyniesiesz? Ale prawda jest taka, że to jest... Twilight da się zagrać w 4 godziny.
Ale raczej się trzeba nastawiać na 6. A, myślałem, że powiedz w dół, nie? Raczej się trzeba nastawiać 6-8. Na 6. Czyli co, z przerwą na posiłek? No mój rekord... Czy to jest taka gra o tron? No, w sensie... Długości czasu, no, albo jeszcze dłuższa, więcej. Dłuższa. Tylko właśnie problem był dla mnie taki w grze o tron, że gdy graliśmy w grę o tron, to rzeczy w pewnym momencie było takie już znudzenie materiału, bo tylko takie były wahnięcia. A tutaj jest jakby powolny rozwój, ekspansja, podbijanie, odkrywanie, rozwój technologiczny, jakby, nie? To nie są tylko, to nie są tylko pionki na mapie i polityka, ale to też jest rozwój technologiczny i robienie misji, które niekoniecznie są takie same. To się, jak już mówimy o grze o tron, to dla mnie problem był to, że czas, który tam poświęciłem, te x godzin, to nie był niewspółmierny do radości, które mi ta gra przynosiła. Nie? Tak, tutaj to jest gra, która na pewno nie każdemu się spodoba jej długość, ale no jakby jak się znajdzie czas, to raczej ona oddaje to, co musisz w nią włożyć. Mi się spodoba? Ja nie wiem, czy ty lubisz tego typu rzeczy, ale to są tak zwane klasyczna 4X gra, nie? To czyli jak nie do Eclipse'a, to do czego byś to porównał? No to jest Eclipse, ale jest więcej. Więcej polityki, jest więcej walki, jest więcej Eclipse, rozwoju. To... Jest szansa, że to ci się spodoba, ale może nie, bo Eclipse był bardziej eurogrowy, taki, że się możesz obudować, ja mam maszynkę do punktów statków, a tutaj tak nie ma. Czyli najważniejsze, najgorzej będzie, jak ty mnie, Łukasz, zniszczysz, tak po prostu się przeorasz, przejedziesz po mnie. Ale to w dwóch raczej się... A ja 6 godzin będę budował to, co ty zniszczysz. W dwóch? To wtedy Łukasz przestaje nagrywać z tobą cokolwiek i w dwóch będziesz nagrywał. Nie? W dwóch graczy w to się raczej nie powinno grać. Twilight jest grą taką raczej 4, 5, 6. Nie powinno, czyli da się. Tak, oczywiście, ale no to wiesz, no, wystartujemy się i spotkamy gdzieś tam, nie? Co, ty sobie odpalisz, Łukasz, paczkę chipsów i sobie będziesz wyciskał. Dzisiaj odpalę paczkę chipsów i będę wyciskał dzisiaj. Oj wej, chaotyczny, emocjonalny odcinek dla mnie bardzo. Tak, jesteś czerwony trochę na twarzy. Cieszę się, że mam tego Twilighta. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy to jest, Łukasz, twoja teraz najcenniejsza gra w twojej kolekcji? Tak, wiesz, najbliżej serca? W sensie, mam kilka takich gier, które... Bo to jest to, że ja jestem raczej eurograczem, tak? Czyli ja lubię gry euro bardziej i mi w życiu zależy na mechanizmie i na matematyce. Tak? Ale mam kilka gier takich, które ze względu na temat i wygląd, nawet pomimo tego, że są zbyt trudne, żeby mi wyciągał, zostałem tam na zawsze i ta gra, o ile nie skopali jej, bo jakby znam trzecią edycję, o ile tej edycji trzeciej nie skopali, czwartej nie skopali, to ona wpisuje się na tę półkę. Ale... Czyli nie sprzedajesz. Zobaczymy, po ile będzie chodziło. Łukasz, wisisz mi czako. A to jest prawda, no, ale bo ja za dużo się chwalę tym, co tam... Białą miejsce może. Słuchajcie, w najbliższym tygodniu kolejna gra na kanale Łukiego i ogłoszenie kolejnego tytułu lub tytułów na Zagram w to. Cieszę się, że już odpakowałem na Wizji folię, bo teraz będę mógł usiąść i spokojnie kontynuować.